Pan Tomasz Sypytkowski, dyrektor generalny Electrolux Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, proszę zapiąć pasy. Zapinam się. Ten szwedzki wynalazek. Tak, tak, Volvo. Zgadza się, wymyśliło, to prawda. Wszystko to prawda. Powiem panu szczerze, że zanim nie poczytałem trochę o Electroluxie, bo wiedziałem, że się spotkamy, to ja nie wiedziałem, że to jest szwedzka firma. Proszę bardzo. Czyli to jest to dla mnie zaskoczenie. To, co nam może wydawać się oczywiste, jednak nie jest taką ogólnodostępną informacją. Słowo Electrolux coś po szwedzku znaczy? Niekoniecznie. Elektro, czy to jest jak Electrolux, tak, zbicie dwóch słów, natomiast no jakiś większego przesłania. Czy dla filozofii pana firmy jest ważne, że jesteście ze Szwecji? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i to jest nasze DNA. Działamy bardzo mocno w związku z tą naszą szwedzkością, blisko natury, czy jak z najmniejszym odciskiem tej naszej działalności na ten otaczający nas świat. To jest oczywiście też skandynawski design, naturalne kolory, naturalne materiały, prosta linia, minimalizm, takie mocne nakierowanie na człowieka, ale też filozofia życia, a również filozofia prowadzenia biznesu jest taka na wskroś skandynawska. My dużo słyszymy, w ogóle to pojęcie skandynawskiego designu jest oczywiście bardzo popularne i dużo pewnie w dużym stopniu dzięki IKEA też kojarzymy to w dużym stopniu z meblami na przykład. Jasne. Albo z ubraniami. Ale muszę powiedzieć, że w przypadku sprzętu takiego, jak produkuje Electrolux, to ten szwedzki design mi się nie kojarzył do tej pory. Więc proszę mi powiedzieć, że ta prostota na przykład, to skierowanie na człowieka, w jaki sposób może się przejawiać przy produkcji odkurzaczy? Prostota, minimalizm. Ja zaznaczę, Electrolux jest oczywiście tradycje nasze i początek to są odkurzacze, ale to oczywiście... Ja wiem, że już dawno żeście odeszli od tego. Bardzo mocno jesteśmy związani teraz z gotowaniem i z tym wszystkim, co dzieje się w kuchni, ale też przez pranie czy troskę o nasze ubrania również w tej części domowych prac jesteśmy mocno związani. Natomiast jeżeli chodzi... To jakby zaczyna się wszystko od projektowania tego produktu i człowiek, użytkownik jest w centrum tego wszystkiego, co się dzieje. Zaczynamy od tego, że obserwujemy, robimy badania, obserwujemy naszych klientów, przyszłych ludzi w całym procesie ich związanym z na przykład gotowaniem, tak? Czyli od momentu robienia zakupów, przechowywania tej żywności, przygotowywania, czy na koniec po sprzątania, po zmywania, po tym posiłku, czy po tej imprezie. I generalnie ten minimalizm, czy to, co projektujemy, wiąże się z tym, czego nasi klienci, czego ludzie, czego użytkownicy naprawdę potrzebują. Tam nie ma przerostu formy nad treścią, zbędnych funkcji. W związku z tym, że takie są możliwości techniczne, to wkładamy wszystko do jednego urządzenia. Czyli i rozumiem, nikt z tego nie korzysta tak no naprawdę. No właśnie, bo to jest w ogóle mania, ja mam wrażenie, przy dzisiejszym sprzęcie elektronicznym. Kupujemy rzeczy, których można zrobić 1000 i w ogóle nam tak sprzedają to w sklepie. Tak. Kupcie nasz sprzęt, bo na nim można 1000 rzeczy zrobić. A potem tak naprawdę z 5 korzystamy, a z pozostałych... Z 5 to byłoby nieźle, tak. Korzystamy z 3 podstawowych, bo tak też wygląda nasze życie, tak? I w zasadzie mało. Ale jak to się praktycznie przejawia? Na przykład, weźmy na przykład pralkę. Czy to znaczy, że myślenie według szwedzkiego designu polega na tym, że ta pralka powinna mieć zamiast 40 programów 3 programy? One tam jest nieco więcej, natomiast to są też programy takie, czy głównym naszym celem też w związku z tym, że chcemy wpływać na środowisko i na to, co się dzieje, to w przypadku pralki największy nacisk kładziemy na to, aby te programy, które tam są, powodowały, że nasze ubrania zachowują swoją żywotność na dłużej. Dłużej wyglądają jak nowe. Tak? Zależy nam na tym, żeby nie dać ludziom możliwość nie tak częstego wymieniania swojej odzieży, jak to ma miejsce teraz. Tak? To też jest bardzo szwedzkie myślenie. Bardzo szwedzkie. Ja przeczytałem co roku. Tak. Ja przeczytałem nie dalej jak wczoraj, że kupujemy 4-krotnie więcej ubrań niż jeszcze 20 lat temu. Tak, czy jesteśmy w związku z tym 4 razy bardziej szczęśliwi? Mam pewną wątpliwość co do tego.
No ale to oznacza, że ta pralka musi rzeczywiście nie niszczyć rzeczy, bo to się stąd bierze. Dokładnie tak. I to jest główne założenie. Mamy też, jak jesteśmy przy programach, mamy też programy, które zabezpieczają naszą odzież outdoorową. Dużo takiej odzieży technicznej używamy teraz do sportowej, gdzie jest membrana, wodoszczelność i tak dalej, więc te wszystkie parametry zostają zachowane. Domyślam się, że to szwedzkie DNA pana firmy oznacza, że musicie być też bardzo świadomi społecznie. Musi być firmą, która myśli o tym, co się wokół firmy dzieje i w społeczeństwie. I wiem o tym, że tak jest, bo chcę państwu pokazać film i za chwilę zapytam pana o to, co się w tym filmie dzieje, ale najpierw popatrzmy sekundkę na film. Trudno sobie wyobrazić, jak duża zmiana dzięki temu nastąpiła w lokalnej społeczności. To są takie trochę ściskające za gardło i wzruszające historie. Fajnie zobaczyć to, że dzięki naszemu zaangażowaniu jesteśmy w jakiś sposób w stanie zmienić życie okolicznych osób. Proszę teraz powiedzieć, po co takiej firmie jak Electrolux angażowanie się w takie sprawy? Rozumiem prywatnie, rozumiem, ale po co firmie coś takiego? Myślę, że Electrolux zrozumiał już dość dawno to, że na firmach spoczywa też pewnego rodzaju odpowiedzialność za to, jak wygląda świat wokół nas. Nie tylko na to, żeby zarabiać pieniądze, zadowalać akcjonariuszy i budować wartość firmy. To jest oczywiście bardzo ważne, jak robimy biznes. Natomiast myślę, że nie tylko duże organizacje powinny tą odpowiedzialność społeczną brać na własne barki. Tak? Nie możemy czekać tylko na polityków i tylko na to, że ktoś za nas pewne rzeczy zrobi. My nie jesteśmy w stanie oczywiście zrobić sami wszystkiego, natomiast wszyscy jesteśmy w stanie zrobić trochę. Jak zbierzemy to wszystko razem, to myślę, że dzięki temu możemy ten świat wokół nas zmieniać. I akcjonariusze nie mają problemu z tym, kiedy pani mówi, nasz zysk w tym roku będzie mniejszy o ileś tam tysięcy euro, bo chcemy je wydać na przykład na polską akcję humanitarną? Absolutnie nie. I myślę, że to jest też takie szwedzkie, tak? Jest ten sposób życia, czy filozofia lagom, czyli takie wyważenie, wyśrodkowanie wszystkiego bez skrajności, tak? Nie musimy być najbardziej dochodową, nie musimy być najbardziej oszczędną, ale firmą, ale gdzieś w środku zbalansować to wszystko i oczywiście mieć też swój wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Nie mogę nie wykorzystać pana obecności u nas, żeby się nie zapytać pana o to, jakby pan miał powiedzieć na przykład o jednym albo dwóch produktach pana firmy, które byłyby dla nas największym zaskoczeniem. Coś nowego, o czym myślicie, albo wprowadzacie właśnie, albo wprowadzicie za chwilę. Tak. I wiem też, bo kolega mi opowiadał, jak rozmawialiśmy, że pan przychodzi do nas, to mówi, że pana koniecznie o parę zapytać. W sensie. Tak. Parę w sensie, jak parę wodną. Oprócz tego, że pracujemy pełną parą, to para jest ważnym. Nie, ale właśnie chodzi o parę wodną. Para jest ważnym elementem. I co na nas polega z chlebem, bo ja nie zrozumiałem tego. A, no to już panu opowiadam. Ale wiem, że, opowiadam. Że to jeden z pana ulubionych tematów. Zdecydowanie. Gotowanie generalnie jest mi bardzo bliskie. Może nie, że specjalnie sam dużo gotuję, natomiast lubię próbować tego, co robią moi znajomi. Para, bardzo ważny element naszych urządzeń, nie tylko wykorzystana do gotowania, ale również wykorzystujemy ją w przypadku pralek do odświeżania naszych ciuchów, czyli tutaj znowu wracając do tego dbania o ubranie, nie musimy całego cyklu prania zrobić dla naszej koszuli, która była używana przez 2 czy 3 godziny, ale możemy odświeżyć ją parą i
pozbyć się zapachów, które gdzieś tam się dostały. Natomiast jeżeli chodzi o gotowanie, funkcję pary to jest, bo Electrolux produkuje też sprzęt profesjonalny, tutaj mogę dodać, że ponad połowa restauracji z gwiazdką Michelin używa sprzętu Electroluxa, profesjonalnego oczywiście. Natomiast te rozwiązania ze sprzętu profesjonalnego przechodzą do naszych urządzeń domowych, to jest między innymi para, czyli gotowanie czy pieczenie z dodatkiem pary, i w przypadku chleba, o którym pan wspomniał. Jak mi się to nie składa, ale ja się nie znam na gotowaniu. Ten dodatek pary powoduje, że ciasto lepiej wyrasta i możemy osiągnąć dzięki temu lepsze efekty, czyli będzie ten chleb będzie miękki w środku, chrupiąca skórka na zewnątrz. A to mówi pan o piekarniku po prostu, mówię o piekarniku, tak. Piekarniku z parą. Piekarnik z parą, czyli możemy w tym piekarniku robić, nie wiem, warzywa na parze, to możemy znam też piec, tak, możemy też piec z dodatkiem pary, dzięki czemu osiągamy no, dużo lepsze efekty niż w takim tradycyjnym piekarniku. Używał pan takiego piekarnika? Zdecydowanie tak. Czyli rozumiem, że na pana odpowiedzialność na moją, możemy kupić na moją taki osobistą odpowiedzialność zachęcam. A jak, proszę powiedzieć jeszcze o czymś, co jakby pan, na przykład, tam, niech pan nam jakąś tajemnicę sprzeda Electroluxa i powie o czymś, nad czym pracujecie, co się pojawi fajnego. W tej chwili jesteśmy w trakcie wymieniania naszej oferty urządzeń kuchennych i tam jest sporo nowości. Jest, myślę, że się wielu osobom może spodobać ta funkcja. Mamy piekarnik, w środku którego umieszczona jest kamera. W związku z tym, jakby nie... Żyjemy w nieprawdopodobnych czasach, naprawdę. Tak. Internet of Things to jest oczywiście połączone z internetem i dzięki temu przygotowujemy potrawę, na przykład czekamy na naszych gości. Nie musimy iść, czy mamy już gości, siedzimy w ogrodzie, nie musimy iść do piekarnika sprawdzić, jak ta potrawa w środku wygląda, tylko możemy ją na swoim smartfonie czy laptopie zobaczyć i wydłużyć. A czy siedzę w ogródku z gośćmi, na przykład, patrzę na telefonie, co się dzieje w piekarniku. Czy jest gotowe, czy nie jest gotowe, czy przedłużyć program o kolejne minuty. Co więcej, można zrobić zdjęcie, kiedy ci goście są na przykład do nas w drodze i możemy wysłać albo wrzucić na media społecznościowe zdjęcie tej potrawy, że już za 5 minut jest gotowa i czekam na was, więc wszystko gotowe. A wiem też, przepraszam, bo ja naprawdę jestem laikiem sprawy gotowania, więc mogę coś głupiego powiedzieć, ale wiem też, że macie coś takiego jak sonda, którą się na przykład trzymając coś na ogniu wkład... To jest, tak, zostawię to jest, już to panu do powiedzenia. Tak, dalej. To jest kolejna z nowych rzeczy. Przydatna na przykład, kiedy chcemy przygotować na zgrillować, czy na patelni przygotować steka. W związku z tym to jest dość trudne zadanie, żeby uzyskać odpowiedni stopień wysmażenia, taki jak chcemy, tak? Czy ma być medium, czy ma być rare. W każdym razie nie musimy się już zastanawiać, ile minut ten kawałek powinien na patelni leżeć. Wkładamy taką bezprzewodową sondę, która jest połączona z naszą płytą. Wybieramy, jaki stopień wysmażenia tego steka chcemy uzyskać i na podstawie tej temperatury zmierzonej w środku steka urządzenie będzie wiedziało, czy ja jak sobie długo... nastawiam na przykład, że... Nie nastawia pan na czas, nie nastawia pan na moc, tylko wybiera pan sobie, że ten stek ma być medium na przykład. I to wszystko. To jest bardzo intuicyjne. W zasadzie jak osobisty kucharz. Taki trochę asystent. To i jeszcze też chciałem pana zapytać, bo też przeczytałem gdzieś, że Electrolux współpracuje przy budowie designu, przy robieniu designu z Akademią Sztuk Pięknych. Tak. To jest bardzo interesujące, bo to też troszkę, nie wiem, może proszę mi powiedzieć, że nie mam racji, ale troszkę stoi w sprzeczności z tym, co pan mówił na temat prostego designu, aczkolwiek oczywiście prosty design też jest bardzo trudny do oczywiście, zrobienia. Oczywiście, że tak. No, minimalizm to nie jest nie wymaga prosta sprawa. Pracy, tak. Absolutnie, absolutnie nie. I co dla mnie ważne, ASP w Warszawie, rozpoczęliśmy współpracę. Wspieramy młode polskie talenty. Zaczynamy od takiego konkursu dla studentów właśnie związanego z zaprojektowaniem plakatu,
mówiącego o Electroluxie i o właśnie związanego ze szwedzkością. Zwycięzca czy zwycięska praca zostanie wykorzystana do naszej kampanii billboardowej, a oprócz tego dla najzdolniejszych studentów wyróżniających się zaoferowaliśmy możliwość odbycia stażu w naszym biurze projektowym w Sztokholmie. Także będą mogli zobaczyć od takiej strony już praktycznej, jak to wygląda. Czy takie... proszę powiedzieć, jak wygląda takie studio projektowe? Czy to są ludzie... Bo przecież... powiem tak, absolwent ASP niespecjalnie zna się na konstrukcji piekarnika. Mhm. Ja rozumiem, nie jest od tego w Elektroluxie, żeby myśleć nad konstrukcją piekarnika. Czy to są po prostu artyści, którzy mają wymyślić, jak ładnie ma ten przedmiot wyglądać? To są zdecydowanie artyści. Jeżeli chodzi o tą część techniczną, to inny dział się tym zajmuje. Tak? To jest R&D, badanie i rozwój. I to jakby tą stronę techniczną zabezpiecza. Natomiast na stronę designerską to są już osoby, które się w tym specjalizują. Czy jak pan patrzy na sprzęt Electroluxa z dzisiaj, na przykład sprzed 10 lat czy sprzed 20 lat, to rozumiem, że ta techniczna strona to się bardzo zmienia, ale ta kamera, o której pan powiedział, to jest rzeczywiście dosyć wstrząsające, ale czy design też się bardzo zmienia? Czy ten minimalistyczny design dzisiaj, a minimalistyczny design 10 lat temu jest inny? Bo to się oczywiście zmienia i to się dostosowuje też do czasów, w których żyjemy, natomiast te główne założenia pozostają bezmienne, tak? Że to człowiek jest w centrum tego projektu, że to jest skierowane, czy to jest odpowiedź na nasze potrzeby. A jeszcze ciąg dalszy tego, bo mi przychodzi do głowy to, co pan mówił też o tej odpowiedzialności społecznej i o tej szwedzkości, to bardzo ładne sformułowanie też, szwedzkość. Zdecydowanie jest coś takiego jak szwedzkość. Szwedzkość i ta odpowiedzialność społeczna firmy i też państwa połączenie z gotowaniem i z jedzeniem generalnie, tak, oznacza, że musicie być jakoś chyba zaangażowani w walkę z marnowaniem jedzenia, tak to nazwę. Bardzo duży problem, na który zwróciliśmy uwagę i tak jak rozmawialiśmy o pachu i o tym wsparciu przy budowie studni, to jest inicjatywa polska. Tutaj doszliśmy do pewnym momencie takiego wniosku, że jakby robimy dużo inicjatyw takich wspierających różne działania w Polsce, natomiast wydaje mi się, że jako Polacy też jesteśmy już na takim punkcie rozwoju, że warto też wspomagać te części świata, które są w zdecydowanie trudniejszej sytuacji niż my jesteśmy. Natomiast wracając do walki z marnowaniem żywności, to jest problem globalny. Jedna trzecia produkowanej żywności ląduje w śmietniku i jako firma zwróciliśmy na to uwagę i postanowiliśmy się zaangażować na całym świecie. I stworzyliśmy... Co piąty litr mleka kupiony w Polsce jest wyrzucany? No to jest straszne. Polska, niestety jako Polacy, przodujemy w Europie, jeżeli chodzi o marnowanie żywności w kilogramach w przeliczeniu na człowieka, bo to nie chcę tutaj przekręcić, ale jeżeli dobrze pamiętam, to jest blisko 300 kilogramów rocznie żywności, więc to są olbrzymie... 300 kilogramów żywności rocznie, tak, wyrzucamy średnio każdy, tak, Polak, tak? Tak, to są olbrzymie ilości. Natomiast wracając do tego głównego wątku, stworzyliśmy fundację Electroluxa, taką działającą na całym świecie. W Polsce również w tym zakresie działamy. Wspieramy banki żywności, prowadzimy programy edukacyjne. Tutaj jako wolontariat nasi pracownicy będą spotykać się też w szkołach podstawowych, żeby zacząć już od tych najmłodszych i wytłumaczyć im, jak duży jest problem i jak z tym walczyć. A dodatkowo też stworzyliśmy taką aplikację na smartfona, która nazywa się Taste and Share, gdzie możemy podzielić się, czy poinformować tą społeczność, która jest zarejestrowana w tej aplikacji, o tym, że mamy do oddania, do podzielenia się takim
nadającym się do spożycia jedzenia. Taste and Share. W Polsce też dostępne? Jak najbardziej. Okres wakacyjny jako przykład. No, tak? Mamy okres wakacyjny. Ściągamy i sprawdzamy. Zapraszam. Wiemy, że na przykład jutro wyjeżdżam na wakacje. Okazuje się, że w lodówce jest jeszcze pół lodówki dobrego jedzenia, którą warto byłoby się z kimś podzielić, więc wrzucamy taką informację, te osoby, które są zarejestrowane, mogą zobaczyć, że w mojej okolicy ktoś chce oddać to. To ciekawe. To jeszcze budowanie społeczności do tego jest, wspólnoty w sensie. Dokładnie tak, jak najbardziej tak. Macie 100 lat, urodziny. To prawda. Czego życzy się firmie, która ma 100 lat? Pierwsze 100 lat. Pierwsze 100 lat Electroluxa. Ja myślę, że jeszcze więcej zadowolonych klientów. To myślę, że jest ważne dla każdej firmy. I też życzylibyśmy sobie, żeby więcej firm dołączyło do tych naszych działań, czy podjęło swoje działania takie w trosce o środowisko i o to, co się dzieje wokół nas. Czyli tak, po pierwsze kupujemy sobie tą sondę, bo te stekami mnie pan bardzo zaintrygował. Cieszę się. Ja akurat lubię Well Done, ale to też sobie mogę zaprogramować na Well Done. Po drugie muszę tą kamerę zobaczyć w piekarniku, bo to jest nieprawdopodobne zupełnie. A po trzecie, jak już skończymy pół steka, to wtedy wpisujemy sobie w Taste and Share, że mogę oddać pół steka w dobre ręce. Na super. Przykład. Fajnie. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Było miło. Dzięki bardzo. Dyrektor Tomasz Sopytkowski, dyrektor generalny firmy Electrolux w Polsce. Dziękuję bardzo za wizytę u nas. Do zobaczenia.